Witajcie. Mam na imię Wojtek. Jesteśmy w Centrum Nowoczesności Młodych Wiedzy w Toruniu i w tym filmiku chciałbym wam zaprezentować ciekawy i nietypowy przyrząd meteorologiczny. Ten przyrząd mam tutaj ze sobą. Spójrzmy, jak on wygląda. No cóż, jest to butelka, szklana butelka, zamknięta szczelnie korkiem bądź w naszym wypadku nakrętką. W tej nakrętce bądź korku jest wykonana dziurka, a przez tą dziurkę jest przeprowadzona słomka. Taka długa słomka, którą można kupić jako słomkę do picia. Może to być jakiś sztywny wężyk, coś, coś podobnego. Słomka jest przeźroczysta i to jest bardzo ważne dla naszego eksperymentu. No i równie ważne jest to, że butelka jest sztywna, to znaczy nie jest to butelka plastikowa, która się mogłaby odkształcać. Pod naciskiem naszych dłoni na przykład. Cóż to jest za przyrząd? No, jest to dosyć uniwersalny przyrząd, ponieważ służyć on może zarówno do mierzenia temperatury, jak i do mierzenia ciśnienia atmosferycznego. Ten przyrząd będzie reagował zarówno na zmiany temperatury powietrza, tutaj zamkniętego w, tym, w tej butelce, jak i reagować będzie na zmiany ciśnienia atmosferycznego. My w tym filmiku będziemy go stosować jako swego rodzaju termometr. To znaczy, zbadamy, czy ten przyrząd reaguje na zmiany temperatury. Cóż, no, muszę ogrzać to powietrze, które się tam znajduje. Może można to robić w ten sposób, że ogrzewamy butelkę i górną część dłońmi, ale ja tutaj zastosuję taką żarówkę halogenową, która będzie. E, świeciła mm, na butelkę. No i dodatkowo mam takie lusterko, które będzie e, to światło odbijało. Więc teraz e, butelka jest dość mocno oświetlona żarówką halogenową. To jest taka żarówka, która oprócz tego, że świeci światłem widzialnym, e, em, 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 emituje też dosyć dużo e, podczerwieni. E, em, czujemy tą, to ciepło tej żarówki wtedy, kiedy e, zbliżamy do niej swoją e, dłoń, swoją, e, swoją skórę. A teraz na pewno ta, to ciepło tej żarówki ogrzewa powietrze, które się znajduje w tej butelce. No i cóż, cóż tutaj się dzieje? Powietrze, powietrze w tej górnej części e, domyślamy się, że się ogrzewa. Zmiany temperatury możemy równolegle monitorować, e, wykorzystując termometr cyfrowy. Mam nadzieję, że to widać, że powietrze robi się coraz cieplejsze. Coraz cieplejsze powietrze, które e, jest zamknięte w mniej więcej stałej objętości, e, no, powoduje coraz większy nacisk. Ono ma coraz, większą, coraz większe ciśnienie. Coraz większe ciśnienie tego powietrza powolutku wypycha e, ciecz, która się znajduje tutaj na dole, wypycha tą słomką do góry. I widzimy, że już tutaj po, po kilkudziesięciu sekundach ta ciecz podniosła się na wysokość kilku centymetrów. Moglibyśmy sobie tą słomkę właściwie wyskalować, narysować tam jakieś kreseczki na niej, gdybyśmy, gdybyśmy porównywali to ze wskazaniem tego termometra. No i wtedy rzeczywiście ten przyrząd już bez tego, bez tego współczesnego już. Czujnika temperatury mógłby być stosowany jako taki rodzaj termometru. Jak się nazywa ten przyrząd? Ten przyrząd to tak zwany barometr Goethego. Tego Goethego, którego znamy z lekcji języka polskiego jako poetę, wielkiego niemieckiego romantyka, autora Fausta, autora cierpień młodego Wertera, pewnie jeszcze wielu, wielu innych rzeczy. Okazuje się, że Goethe nie tylko był poetą, on był wszechstronnym człowiekiem, który się interesował również przyrodą, pisał traktaty na temat kolorów, na temat optyki, interesowało go pochodzenie roślin, zwierząt, zajmował się również fizyką, taką fizyką atmosfery, no i by badać zachodzące w atmosferze zjawiska, by przewidywać pogodę, skonstruował sobie Przyrząd, który dzisiaj nazywamy barometrem Getego. Ten barometr Getego oryginalnie wyglądał troszkę inaczej, ale funkcjonalnie był identyczny z tym naszym modelem, który tutaj Wam prezentuję. Oczywiście w czasach Getego nie było takich cyfrowych termometrów. To jest dodatek współczesny, który nam potwierdza niejako to, że tutaj to powietrze wewnątrz tej butelki się rzeczywiście, rzeczywiście ogrzewa. No, i jest to termometr na tyle czuły, że reaguje nawet na, ciepło, nawet na ciepło naszych dłoni. Po kilku sekundach ogrzewania, właśnie tutaj, swymi rękoma, mogę zaobserwować, że ten słupek ponownie się podniósł na, na dobrych kilka centymetrów. A cóż się stanie teraz, kiedy odkręcę ten korek? Zobaczmy. W tym momencie, jak odkręciłem korek, wyrównało się ciśnienie tutaj wewnątrz butelki z ciśnieniem atmosferycznym, no i słupek, słupek cieczy w tej słomce opadł do poziomu tutaj tej cieczy otaczającej, co wskazywałoby na to, że rzeczywiście ten przyrząd mógłby służyć również do pomiarów ciśnienia. Gdybyśmy zagwarantowali, że temperatura powietrza tutaj zamkniętego w tej butelce jest stała, to wtedy zmiany ciśnienia atmosferycznego powodowałyby podnoszenie się lub opuszczanie się cieczy w tej słomce i wtedy rzeczywiście ten przyrząd funkcjonowałby tak, jak, jak na to wskazuje jego nazwa, czyli byłby barometrem, byłby przyrządem do pomiaru ciśnienia. By zagwarantować takie, taką stałą temperaturę, najlepiej jest ten przyrząd umieścić w takim miejscu, E, gdzie ta temperatura rzeczywiście nie zmienia się w, e, istotnie w cyklu, w cyklu dobowym, czy, 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 czy dłuższych cyklach. E, takim miejscem może być na przykład piwnica. Piwnica jest miejscem, gdzie temperatura mniej więcej się utrzymuje na tym samym poziomie. E, I prawdopodobnie właśnie w takim pomieszczeniu e, gete e, umie, umieścił swój, swój barometr i e, dzięki temu mógł e, e, obserwować poziom cieczy w tej. E, E, obserwując poziom cieczy w tej słońce mógł mm, mierzyć, e, mm, no może nie tyle mierzyć, ale mógł e, e, sprawdzać jak się zmienia ciśnienie, czy ciśnienie rośnie, czy ciśnienie spada i w związku z tym jakiej pogody należy się spodziewać w nadchodzących dniach. Bardzo łatwy do wykonania przyrząd, e, polecam, e, bardzo fajna zabawa. E, do, do zrobienia w domu, do. No, my również możemy to stosować jako, jako taki wskaźnik e, po, pogody, która nadchodzi e, dla nas. Oby to była jak najlepsza pogoda. Dziękuję za uwagę.